Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Inaczej niż w Ewangelii świętego Marka, u Mateusza Jezus przekazuje władzę kluczy dwukrotnie. Nie tylko samemu Piotrowi jako głowie kolegium apostolskiego, ale w tym fragmencie całemu Kościołowi. Nasze słowa mają ogromną moc. Cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. Słowo, które wypowiadam wobec mojego bliźniego, może go upodlić lub afirmować, zabić lub wskrzesić. Trzeba nam dziś zastanowić się, w jaki sposób używamy naszego języka. Czy naszym językiem błogosławimy innych, czy raczej poprzez obmowę, fałszywe oskarżenia lub złorzeczenia innych przeklinamy. Bóg daje nam tę potężną władzę, abyśmy służyli nią wobec innych, budując ich, a nie niszcząc. Może czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele szkody możemy wyrządzić innym naszym nieposkromionym językiem. Dlatego Jezus wzywa nas, abyśmy nigdy nie podejmowali ważnych i odpowiedzialnych kroków w pojedynkę, ale zawsze opierali się na dwóch lub trzech świadkach. Użyty tutaj grecki termin martyrion będzie w Kościele stosowany do świętych męczenników, którzy przelali swoją krew za wiarę. Stąd może dla nas płynąć praktyczna wskazówka, abyśmy nie zasięgali opinii każdego, ale jedynie tych, których intencje są czyste, a życie świątobliwe. Zarówno wspólna modlitwa, czyli prośba skierowana do Boga, ma się odbywać w oparciu o dwóch lub trzech, jak i braterskie upomnienie. W jednym i w drugim przypadku powinniśmy pamiętać, że nie działamy we własnym imieniu, ale w imieniu Chrystusa, jako członkowie Jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Jeśli upominam, czynię to z miłości i troski o drugiego człowieka. Jeśli się modlę, to ta sama intencja powinna przyświecać mojej modlitwie, dobro drugiego człowieka. Działając tak, nigdy nie pobłądzimy, a nasze czyny przyniosą błogosławione owoce.